Witam, czubuszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na akcji Kaiser Redux jako Nowa Anglia. W ostatnim odcinku, mieliśmy taki w sumie problem, dlatego że zaatakowaliśmy tutaj socjalistyczne Stany, przejęliśmy ich terytorium, po czym mieliśmy problem, bo mieliśmy zbyt małą armię, żeby zaatakować federalnych, a w sumie później jak zaatakowaliśmy na granicy z Kanadą, to nigdy nie idzie dobrze, więc... Więc tak, przyszliśmy od południa. Nasze wojska akurat to jest mi jedyny region, gdzie można z łatwością zaatakować, ale widzę też, że nasi sojusznicy wreszcie trochę się bardziej ogarnęli. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdybym za chwilę włączył czas i oni znikną. Ale okej, możemy już włączać. Na szczęście, mają zbyt duży front i nie mogą wystawiać w każdym miejscu swoich dywizji. W tym samym momencie zdobyliśmy Los Angeles, więc to już jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdziemy do kolejnej stolicy i naprawdę jak już będziemy mieć Seattle, to jest już koniec. Tak, to już jest koniec, więc oby nasi sojusznicy trochę się tym zajęli. O, w ogóle Las Vegas się pojawiło. To akurat są wrogowie, więc oni będą ze sobą walczyć. My... Chyba mamy, tak, mamy tutaj możliwość przechodzenia przez ich teren, więc aż tak źle nie jest. Dobra, wyślijmy tutaj szybciej dywizję. Widzę, że nie mają już w ogóle żadnej organizacji. No i teraz tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, to zabrać stąd armię i wysłać ją tutaj. Dlatego, że dosłownie nie ma potrzeby iść z południa na północ, kiedy tutaj stoimy, ale jest taki problem, że oni niestety, ale są tam trochę okopani, więc chyba będziemy musieli przejść przez cały ten terytoria. Okej, spróbujmy w takim razie tak wysłać. O! Udało się nam, dobra. Zazwyczaj Seattle trzeba... musi upaść, żeby tam to zrobić. Okej, więc zbierzemy jak najwięcej punktów, ale widzę, że nie jest aż tak dobrze. Dobra, najpierw weźmy sobie te wszystkie terytoria. Nie chcę aż tak bardzo się męczyć, bo później jak kogoś wybustujemy, oddając im realnie to, co zdobyli, to będzie coś takiego, że oni mogą być zbyt potężni, a my też zbyt szybko nie możemy potworzyć armii. Więc też nie chcę aż tak sobie psuć rozgrywki tylko dlatego, żeby oddawać realistycznie. No niestety, co najmniej tak bywa. Okej, teraz to my się zajmiemy federalnymi, dlatego że oni... Jakbyśmy się teraz zajęli tymi, to moglibyśmy zdobyć terytoria, chociaż raz jak o tym myślę, to w sumie dobry pomysł zaatakować tamtych. W głównej mierze chodzi o to, że jak my tutaj ich zaatakujemy, to możemy mieć... dostaniemy tę resztę terytoriów, a Stany tutaj federalne są wspierane przez naszych sojuszników, więc nie wiem, czy nie przypadkiem nie będą chciały oddać naszych terytoriów. Ale jeżeli jesteśmy chyba AI, to wtedy nie powinno być aż tak źle. Okej, tutaj zdobyliśmy trochę rzeczy, więc... sobie porozdzielajmy. Tutaj widzę, że potrzebują to naprawy, więc dajmy. I co możemy pobudować? W sumie tak naprawdę mamy wszystko w budowie. Co najwyżej samoloty. Możemy rozpocząć budowę jakichś samolotów, żebyśmy sobie trochę ozdobywali ich. No jeszcze gdzieś fabryki. Dobra, to na antitanki. Wyślemy. Ile mamy doświadczenia wojskowego? Nasze dywizje i tak już są dobre, więc może sobie już na doktrynki będziemy zbierać. Ale póki co niech tutaj nasze dywizje niech się przedostaną. Chyba nie są żadne popsute, więc nie powinno być zbytnio problematyczne to. No i teraz nam zostało ostatnie. I po tym... będzie oczywiście tutaj, jeżeli jak umrzemy, to przejąć, ale będziemy mogli sobie zrobić to i wtedy będziemy mogli sobie zaatakować
naszych dawniej właśnie poprzednich mistrzów, ale to może zrobimy po tym, jak już wygramy wojnę domową, bo wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł, żeby najpierw wygrać wojnę domową, a później się zająć resztą. Dobra, tutaj już jesteśmy na granicy, oni też wiedzą o tym, że chcemy ich zaatakować. W takim razie chyba już jesteśmy gotowi. O, udało nam się zdobyć płaszcz. Jej. Tak. To jest wielkie osiągnięcie, płaszcz. Okej, okay, czy coś tutaj mamy jakiegoś gościa, który by nam... W głównej mierze chyba Amphibius sobie znajdźmy. A tak, to chyba już jesteśmy gotowi. Możemy zaatakować, wyzwijmy resztę. No i tak naprawdę reszta to naszych sojuszników to ma ogarniać naszą granicę, a my próbujemy tutaj jak najszybciej od naszego... naszych prowincji, bo tutaj w sumie tak naprawdę tylko tutaj mamy kory, więc reszta terytoriów nie jest aż taka ważna. Dobra. Widzę, że walka jest różna. To przeciwko nam. A, Egipt, dobra, to nie jest aż takie ważne. Poprośmy. Niech dadzą nam. A tutaj widzę, że już powoli się zbierają. Nie są wasze kory. Są tylko klejmy. Tak, klejmy. Więc póki co, jeżeli ich będziemy atakować, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Ale widzę, że to nie był dobry wybór, dlatego że nas pchają do tyłu. Coś tam trochę popchnęliśmy, ale teraz nas pchają do tyłu. Jak ja uwielbiam. Kiedy obie frakcje są już na tyle silne, a ja nic nie mogę zbytnio robić. Okej, sobie weźmy w takim razie tutaj rzeczy. No i znakomicie teraz zostaliśmy wypchnięci. Próbujmy może się tylko ustawić na tej granicy. Niech część tutaj się po prostu przesunie. I co tak naprawdę... No, część fabryk tracimy. Więc będę musiał sobie jeszcze ustawić sobie nowe tutaj produkcje. Okay. Tutaj na razie niech się wolne fabryki będą. Chociaż możemy resztę fabryk na karabiny dać. Chociaż czekajcie, bo to wtedy będzie nam znikało z reszty. Więc niech karabiny na razie pójdą na sam dół. Stal mamy na nią. Okej. Okej. Więc tak, w głównej mierze po prostu czekamy na naszych sojuszników, żeby oni się tutaj zebrali i nam pomogli. Dlatego, że no, ewidentnie nam nie poszło. Plus jeszcze federalni są spychani. I widzę, że Kanada właśnie zaatakowała. Okej. Dobra. No, naszym problemem jest brak dywizji. Oni po prostu mogą bardzo szybko wziąć dużo dywizji, w głównej mierze te militie. No, gdybym był jedną z tych takich realnych stron, to ja zazwyczaj robię coś takiego, że jeszcze sobie przed końcem to ja zmieniam sobie te militie na inny rodzaj dywizji. I pomyśleć, że o takiej godzinie będą. No, to jest coś takiego, że zazwyczaj kurierzy przyjeżdżają u mnie z rana, więc z rana zbytnio nie nagrywam. A tutaj przyjechał kurier z taką późną godzinę. Dobra, kontynuując. Wygląda na to, że reszta Antanty już powstrzymuje ich. Okej, okay, czyli tutaj tak naprawdę dostaliśmy event o tym, że możemy, no możemy sobie zamienić Lovecrafta na innych, w głównej mierze tutaj. I tak naprawdę wydaje mi się, że wymiana byłaby ciekawa, tylko pamiętajmy o tym, że on ma też trochę bonusów. No,
Znaczy się te bonusy to nie są aż takie... Nie są aż takie ważne. No, powiedzmy, że umarł. No, szkoda, bywa. Oraz widzę, że trochę manpowera mam mało, więc może by się przydało trochę zwiększyć pobór. Okej. Dobra, wygląda na to, że uda nam się trochę przeorganizować front i teraz jest lepiej. No... Oby. Póki co no, nasza frakcja prowadzi wojnę na innych kontynentach, więc to może być problematyczne dla nas. Prowadzą po pierwsze wojnę z Egiptem, co... Obym ja nie był w tej wojnie. Na pewno jestem w wojnie z Nepalem. To jest najciekawsza wojna świata. Zobaczcie, ile Nepal mu zostało. Okej. Dobra, włączmy tutaj czas. Teraz to tylko polega na tym, żebyśmy włączali to i żeby to leciało. Okej. A udaje nam się to spychać. Te ich dywizje też nie są najlepsze. No jeżeli atakując nam tracą duże ekipy, to znaczy, że są słabe. No, są słabe. No i wygląda na to, że właśnie wjeżdżamy im w tył. Okej. No niestety tutaj dosyć dużo jeszcze mają korów, więc trochę będziemy musieli tutaj się pobawić z tym. Póki co może zajmijmy się tymi rzeczami, żebyśmy sobie jakieś bonusiki podostawali w międzyczasie. No, kolejny research slot może będzie przydatny. Teraz jesteśmy w takim elemencie, gdzie nawet by się przydał, ponieważ potrzebujemy nowy rodzaj ekwipunku. Okej. Dobra. No, przydałoby się trochę więcej dywizji. Więc będę wystawiać te już jeszcze niewytrenowane. No, dużo manpowera zjeżdża. A trzeba przyznać to, że to nie możemy okorować do momentu, kiedy tam nie będziemy oczywiście tym już zjednoczonymi Stanami. Okej, okay. No niestety Lovecraft umarł. Rip Lovecraft. No i teraz możemy sobie powymieniać. Oczywiście tutaj każdy z nich ma to samo. Część ma po prostu, tutaj zmieniamy ministrów. I są minusy w ogóle z tym, więc uwielbiam, kiedy są minusy. W głównej mierze ostatnio, jak gdy patrzyłem, to... Ach Jezu, ale ten mów Anglię ma. To ten mi się najbardziej podobał, ponieważ on miał coś takiego, że tutaj jakieś coś dziwnego. Tutaj to takie dziwne, a tutaj to w ogóle takie mega, mega dziwne. Które może coś ma, ale nie jestem pewien, czy się... czy chciałbym to pójść. Dlatego wydaje mi się, że pójdę w tego gościa. Ten to po prostu dostaje... Dostaje to. Kaptur dostaje. Dobra. W takim razie, jak się nazywa? Zderalad, jesteś ty. Gratulujemy. No i teraz będziemy dalej kontynuować. Dobra, widzę na to, że już no, nasi wrogowie to totalnie przez to, że wszystkie fronty muszą obstawiać, to już nie mogą tego zbytnio znieść. No jesteśmy w stanie tutaj trochę popchnąć. Okej, okay. Zróbmy tutaj pogrzeb. Dobra. W głównej mierze no, wygrywamy, tylko że mamy zbyt mało dywizji, żeby wszystkie fronty tutaj obstawić, więc oby nasi aktualni sojusznicy trochę się tym zajęli. Ja mogę powystawiać tutaj dywizję na szybciuka. No nie są najlepsze. No, na pewno ekwipunkowo, jeżeli chodzi o to, co posiadają, to są w miarę. No, ale właśnie pokonaliśmy. No, jak sami widzicie, ile mieli tego, to chyba nie jest ich core. Był wasz core? Nie, to nie był wasz core. No, jak sami widzicie, zostali pokonani. Aż tak bardzo to nie zrobiliśmy. O Jezu, ale dziwną flakę macie.
Więc sobie bierzemy wszystko. Boom. No i teraz nam zostało oczywiście te kilka miejsc. Na nasze nieszczęście te kilka miejsc jest, posiada mnóstwo dywizji. Dlatego też, jeżeli chcemy ich zaatakować, to musimy jak najszybciej to zrobić. Plus jeszcze dajcie mi zapisać, ponieważ nie chcę, żeby coś głupiego nasi sojusznicy zrobili. Okej. Public recognition of... tego to w sumie nie potrzebujemy. No i teraz zyskaliśmy z powrotem mnóstwo fabryk. Jezu, to, że wypełniły się te dwa rzędy, to jest straszne, że aż tak szybko nam się to wypełniło. Okej, wydaje mi się, że po prostu zapełnimy to z powrotem. No. I zobaczmy, czy... O, na przykład te dywizje. Te dywizje pancerne to... Jakie słabe są. Czekajcie, bo to nie są te dywizje. To jest to. Więc tak, zobaczmy sobie. Was byśmy zamienili na to. Wy jesteście tymi. Okej, w głównym mierze muszę po prostu powyłączać sobie te wszystkie rzeczy, które nam się tutaj utworzyły. Okej. Dobra, możemy. I co to jest? O Jezu, ten template to w ogóle... Że on w ogóle cokolwiek nam pomagał, to aż się dziwię. Artyleria. Tutaj sobie damy coś innego. I dajmy sobie na razie te lekkie czołgi. Tutaj możemy dać samochody. No i przydałoby się trochę piechoty. Ze względu na to, że mamy ogromną organizację na tej dywizji. Okej, trochę się polepszyło. I teraz... tak, nadal niech to się robi. Teraz niech nasze dywizje wracają na miejsce. Się szykują do walki. Okej, federalni wygrali w wojnie domowej. Można tak powiedzieć, ale nie na długo. Ej, czekajcie, nie możemy? No, na Aggression Pact. I macie na Aggression Pact. Z tymi. No to teraz mamy problem. No, na szczęście możemy tutaj powoli już odbudowywać. Okej. W takim razie, jeżeli tutaj możemy już korować, to już aż tak dużego problemu nie będzie. Włączmy sobie w międzyczasie tych gości, bo nie musicie aż tak bardzo. Możecie sobie poćwiczyć nawet. Mamy trochę tutaj stoczni, więc też stoczni możemy porozdawać. Tak, dla wszystkich stocznie. No i niech się tam powoli wszystko szykuje. Okej, doszło do pogrzebu Lovecrafta. Wydaje się, że tutaj jakiś świąt był. Nie wydaje mi się, że to było zdjęcie z pogrzebu Lovecrafta. Okej, co tutaj my jeszcze mamy? No, teraz możemy to zrobić, co będziemy z innymi rasami. Okej, widzę, że od tyłu też tutaj postawili nam. Powoli się tutaj będzie korowało, tylko że... wiecie, możemy... Dzisiaj już mamy tutaj, więc... Aha. Ciekawe, co jest za tymi gwiazdkami. Podoba mi... O, dobra, niech to będzie. Okej, okay. Ej, fajne jest to, że większość dywizji utknęła tutaj, kiedy oni tutaj mają te rzeczy, a nie mogą też tam część okurować, dlatego że ja kontroluję część terytorium, więc tak, więc nawet nie musimy się tam zbytnio fatygować.
Póki co niech tutaj się nam powoli to robi. Tam chcą nas do wojny, ale niech wreszcie Nepal. Zobaczcie, co się dzieje z tym Nepalem. I teraz Tybet zostanie pokonany. No, jak to wygląda? Tylko z Ilirią walczycie? Nie, no. Iliria walczy ze wszystkimi. Się wyzwoliła i teraz Słowenia? Słowenia też. Tak samo. Się oba wyzwolili. Oj. No z jednej strony to jest taki minus, z drugiej strony no, prawa rasowe to jest integralna część Lovecrafta, tak, tak. Okej. Okay. Widzę, że wysyłamy zwiadowców, żeby szukali. Okej. Okay. Dobra, teraz będziemy koronować gościa jako nowy król w żółci. Żółty król. Nie wiem, jak to po polsku tu przetłumaczono. Chyba żółty król byłoby najbardziej najnormalniejsze, ale król w żółci byłby taki w sumie super brzmiący. Okej, coś tutaj możemy? Nie, już nie możemy. W takim razie wracamy do normalnych badań, czyli badań nad bronią. I co? No i w sumie oprócz tego, że no musimy czekać co chwila, ponieważ nie możemy odpalić za jednym razem, to jeszcze musimy czekać na tym, jak Non-Aggression Pact zniknie. Czekaj, to chyba nie mogliśmy ich zaatakować wcześniej, to też to oznacza. I w sumie nie było aż tak źle, jak się wydawało. Okej. Okay. Pójdźmy w to i wykorzystajmy to Mio na jako mechanized. Dobra, w głównej mierze to my po prostu musimy czekać. Dobra, tego to sobie nie dam, ponieważ on jest dobry do desantów. Więc wydaje mi się, że będziemy musieli kończyć. Szczerze, dobrym pomysłem byłoby wyjście z frakcji, wykorzystując to. I później i tak będziemy mieć to, żeby tutaj to zrobić. Okej. Okay. Tylko jest taki problem, że my będziemy mieć nadal wojnę z Nepalem, a my w Nepalu nic nie możemy zrobić. Okej. Okay. Dobra. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle z tego odcinka. Zobaczymy się w kolejnych. Z wami Travel. No to, cześć!